Magda Gorożankin, zapraszam na rozmowę z gościem Dnia Radia RSC, a jest nim dziś pani Weronika Nasulewicz, behawiorystka i trenerka psów. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo się cieszę, że trochę dzisiaj będę mogła tutaj poopowiadać i bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja bardzo się cieszę, że pani jest, bo my dużo mówimy o profilaktyce na antenie Radia RSC, ale skupiamy się głównie na człowieku. A tymczasem najlepszym przyjacielem człowieka wiadomo, że jest pies. I dzisiaj też o nich trochę porozmawiamy, bo tak jak wspomniałam, o nas wiemy już dużo, wiemy jak się nawadniać, wiemy jak chronić się przed słońcem, a tymczasem nasi czworonożni przyjaciele nie powiedzą nam, że jest im za gorąco, nie poproszą o szklankę wody i nie założą kapelusza na główkę, więc trzeba o nich zadbać. Jak to właściwie prawidłowo zrobić? Może zaczniemy od tego nawodnienia i od tego, że no, mamy lato, są temperatury może zróżnicowane w ostatnim tygodniu. Mhm. Niemniej jednak przeważają te wysokie, kiedy nasze zwierzęta też odczuwają, mając na sobie jeszcze sierść. Jak o nie zadbać, żeby było im trochę chłodniej i jak też nie dopuścić do tego, żeby pies był odwodniony czy właśnie przegrzany? Warto przede wszystkim zacząć od tego, że no właśnie, tak jak tutaj pani powiedziała, że zwierzęta nam nie powiedzą, że one też odczuwają to gorąco, ale przede wszystkim zwierzęta mają troszeczkę inne mechanizmy termoregulacyjne niż ludzie. Ja co prawda nie jestem lekarzem weterynarii, ale tutaj jakąś wiedzę ze względu na to, że jestem opiekunką dwóch psiaków, dwóch kundelków, to też chcę tutaj dla nich jak najlepiej, więc się też w tym zakresie kształcę. I tutaj się podzielę dzisiaj troszeczkę taką wiedzą, którą zdobywałam przez kilka lat. No i przede wszystkim, jeżeli chodzi o te mechanizmy termoregulacyjne, pamiętajmy, że zwierzęta się, znaczy psy, tutaj będziemy mówić o psach, więc psy nie pocą się. No mają jakieś tam gruczoły potowe między opuszkami łap, ale to jest jakaś jedna niewielka część z tych mechanizmów termoregulacyjnych. Przede wszystkim psy się chłodzą poprzez zianie, więc tutaj bardzo istotne jest, żebyśmy to zianie im umożliwiali. I jak już jesteśmy przy tym, to powiem o kagańcach, dlatego że tutaj no, sporo psiaków jednak, zwłaszcza tych większych, te kagańce ma zakładane. I pamiętajmy o tym, że taki kagańiec jak kagańiec weterynaryjny, czyli ten, który ciasno zamyka psu pysk, jest jednym z największych tutaj takich zagrożeń, które uniemożliwiają psu zianie właśnie w lato. Pamiętajmy, że jeżeli kaganiec to fizjologiczny, czyli taki, który umożliwia psu otwieranie pyska, umożliwia psu zianie i picie wody też przez ten kaganiec, czyli ma takie dosyć wielkie dziurki. Tutaj takie, myślę, coś, co przy zianiu o tym warto wspomnieć. Jeżeli chodzi o nawodnienie, no to myślę, że tutaj ja jestem zdania, że nikomu nie trzeba przypominać, ale jednak jeszcze się widzi takie miejsca, takie czasem podwórka, gdzie psiaki nie mają tego stałego dostępu do wody, a to jest no coś najważniejszego w te upały, żeby psiak się nam nie odwodnił, więc stały dostęp do czystej wody, do chłodnej wody, żeby ta woda była wymieniana, żeby miska też, pamiętajmy o tym, żeby miska była nawet na wodę myta, dlatego że w te ciepłe temperatury gdzieś te bakterie dużo bardziej się mnożą, więc o tej higienie też pamiętajmy. No i tutaj, jeżeli chodzi o nawodnienie, czasem są takie psiaki, które tą wodę nie bardzo chcą pić, więc to są takie fajne czasem triki, bo możemy na przykład przygotować dla psa smoothie. W tym smoothie możemy sobie ugotować jakieś mięsko, które pies lubi, dodać troszeczkę warzyw i z tą wodą, w której gotujemy tą całą zupkę dla psa, możemy później to ostudzić, zmielić, zblendować, dodać jeszcze więcej wody, żeby to było jak najbardziej rozwodnione i gwarantuję, że większość psiaków taką mieszaninkę wypije, więc tutaj fajnie na te psiaki, które faktycznie mają problem z piciem, nie chcą dużych ilości wody pić, to jest zawsze fajny sposób. Pamiętajmy też o tym, że ta woda nie powinna być lodowata, dlatego że to grozi z drugiej strony jakimś szokiem termicznym, więc chłodna, ale nie jakaś właśnie wyjęta świeżo z lodówki, bardziej taka albo delikatnie schłodzona, albo nawet w temperaturze pokojowej, bo generalnie tak naprawdę nawadnia lepiej woda, która jest zbliżona do temperatury ciała, no ale schładza woda troszeczkę chłodniejsza, więc o tym też tutaj pamiętajmy. Można też dodawać do wody elektrolity. Tutaj też polecam jakby więcej, jakie elektrolity, w jakich ilościach, to tutaj odsyłam do weterynarza, ale często faktycznie no szybciej te elektrolity się wypłukują w lato z organizmu, więc warto też o tym pomyśleć, żeby dodać czasem psiakom do wody. Czasami się mówi, że z psem jak z dzieckiem i tu chyba podobnie w kwestii nawodnienia i tego zachęcania do picia wody. Dzieci też nie lubią pić wody, chociaż są i takie, które za nią przepadają, ale wtedy zazwyczaj dodajemy jakiś owoc i już jest znośnie. Tak jest. A propos właśnie owoców i wody, bo tutaj pani wspomniała,
wspomniała o smoothie takim mięsno-warzywnym. Mm-hmm. My często mamy taki odruch, co ja jem, to mój pies też powinien, a ja na przykład lubię wodę z arbuzem, to może i mój pies będzie lubił arbuz. Mm-hmm. Jak to jest właśnie z tymi owocami, tymi, które też niby nawadniają? No cytryny raczej nikt psu chyba nie poda, ale na przykład taki arbuz. Tutaj też myślę, że podzielę się swoją wiedzą, ale znowu będę odsyłać do weterynarza w kwestii te warzywa i owoce, które psy mogą, a których nie mogą. Tutaj nie będę podawać takiej listy. Na pewno co do arbuza wiem, że psiaki mogą go spożywać i faktycznie no, on ma bardzo dużo wody, więc jak najbardziej, jeżeli tylko psiak jest chętny, to możemy mu takiego arbuza podać, czy nawet jeszcze właśnie zmiksować i wymieszać z jeszcze większą ilością wody. Jeżeli chodzi o takie owoce typu cytryna, wiem, że są psiaki, które są chętne nawet do spożywania takich owoców, ale akurat cytrusy, tutaj od razu powiem, że psy nie powinny jeść właśnie cytrusów, dlatego że no, są dla nich niezdrowe, mogą powodować jakieś tam problemy zdrowotne, więc no, na pewno nie wszystko to, co nasz pies będzie chciał zjeść, będzie się dla niego nadawało i tutaj warto sobie, czy nawet w internecie sprawdzić, czy zapytać się weterynarza, jaka jest ta lista owoców i warzyw, które pies może spożywać, bo tutaj zdecydowanie taka metoda, że to, co my zjemy, to wrzucimy też psiakowi do miski i to, co nam pomoże, pomoże psiakowi, no nie do końca to jest dobra droga, bo faktycznie niektóre składniki, niektóre warzywa i owoce zawierają jakieś trujące dla psów składniki. Więc doczytujemy, dopytujemy i niestety niech nie działają na nas te piękne, wielkie oczy, które aż tak proszą o na przykład winogrono. Winogrono stanowczo odradzamy. Tak. Tu opowiedziałyśmy trochę o nawodnieniu, ale to nie jedyna taka profilaktyka wakacyjna, zresztą nie tylko wakacyjna dla naszych zwierzaków. Przejawiło się też gdzieś spacerowanie. Mhm. Tutaj kagańce, tak spacerowanie i temat też, myślę, ważny, łapy. Bo my zakładamy buty i mało nas to interesuje, czy nawierzchnia jest bardzo nagrzana, czy nie. Ale psy butów raczej nie mają na łapach i tutaj o te łapy też trzeba zadbać. I spacerowanie, te godziny spacerowania, jeżeli chodzi o lato, o wakacje. Kiedy najlepiej latem wyjść z psem na spacer? Może jeszcze tak zacznę od tych butów, bo powiedziała pani, że psy butów raczej nie mają, a mogą mieć. I też są psiaki, dla psiaków buty, więc tutaj zaraz też sobie o tym powiemy. No ale właśnie, jeżeli chodzi o te godziny spacerowe, to wybierajmy jednak te chłodniejsze pory, czyli wczesny ranek. Pamiętajmy, że jak są te dni już upalne, gdzie jest temperatura powyżej powiedzmy 27 stopni, to ten upał zaczyna się tak naprawdę dla psa po 8 już, czyli po 8:30. To już jest często za ciepło, żeby wyjść z psem na dłuższy spacer, więc starajmy się albo wczesnym rankiem, albo wieczorem robić te dłuższe spacery, a w ciągu dnia tak zwane sikupy, czyli wyjście na 5, maksymalnie 10 minut w ciągu, znaczy wokół bloku, żeby pies załatwił potrzeby fizjologiczne. Nawet jak nasz pies chce więcej chodzić, bo często tak jest, to my tutaj jesteśmy głosem rozsądku, my tutaj jesteśmy psimi rodzicami, my powinniśmy zadbać o ten komfort psa, więc nawet jeżeli pies wyraża chęć dalszego spacerowania, to my psiaka zabieramy do domu, bo z psami jest znowu, tak jak tutaj pani powiedziała, trochę jak z dziećmi. Dziecko też prawdopodobnie, jak mu damy całą tabliczkę czekolady, to też ją zje, a nie do końca będzie to dla niego dobre. Więc ja też mam takiego, jeden z moich psiaków potrafi leżeć, by leżał w upale cały dzień na balkonie, no ale to ja po paru minutach go ściągam do domu, bo tutaj ja jestem za niego odpowiedzialna i wiem, że to może grozić po prostu przegrzaniem organizmu. Więc te pory chłodniejsze wybierajmy na spacerki. Pamiętajmy też, że jak spacerujemy często, no unikajmy tej pory, przede wszystkim południe, gdzie słońce jest w górze i tak naprawdę ciężko gdzieś znaleźć cień. W pozostałych porach, gdzie trochę już to słońce się przemieszcza w którą stronę, to wybierajmy miejsca zacienione, czyli nawet na te właśnie sikupy, krótkie spacerki, chodźmy tam, gdzie jest dużo drzew, gdzie być może mamy w okolicach jakąś wodę, nawet w okolicach domu, jak my mieszkamy, czy u nas na widoku jest na przykład staw, więc fajne to jest okolica spacerowa, bo tam jest dodatkowo troszeczkę więcej chłodu. Więc zacienione miejsca, jeżeli mamy psiaka, który przebywa tylko na podwórku, to też zapewnijmy mu jakiś dostęp do cienia. Tutaj, jeżeli psiak ma budę, to warto gdzieś tam pomyśleć, żeby to faktycznie jakoś zabudować, żeby jakiś daszek z cieniem miał, jeżeli nie ma tam w okolicach drzew. No i właśnie łapki. Tutaj i chodniki, i asfalt to są podłoża, które bardzo szybko się nagrzewają. Tak jak pani powiedziała, my chodzimy w butach, więc to, tego nie odczuwamy na co dzień. No ale warto właśnie czasem, jak sobie wychodzimy, na przykład w taki gdzieś w upał z psem, zdjąć sobie butę. Jeżeli mamy na przykład klapkę,
łóżka, fajnie sobie postawić nogę na tym podłożu i sprawdzić, jaką to ma faktycznie temperaturę. Bardzo często my nie jesteśmy w stanie tej nogi po prostu tam postawić, więc myślmy też w ten sposób o naszych psiakach, które dodatkowo tą powierzchnię łap mają bardzo wrażliwą. Jest to jedno z takich bardziej wrażliwych, delikatnych miejsc na ciele psiaka, więc tutaj pamiętajmy, żeby wybierać przede wszystkim takie miejsca, gdzie jest dużo trawy, gdzie jest jakaś ziemia, żeby nie spacerować faktycznie z psami po tych chodnikach. No pamiętajmy, że też chodniki to jest nasz wymysł. Psy generalnie wolą sobie spacerować gdzieś tam jakimiś slalomami między drzewami, więc tak czy siak one by te miejsca wybierały, ale tutaj to my narzućmy też psu, przejdźmy przez tą gdzieś tam trawę, sobie pospacerujmy między drzewami, żeby unikać tych chodników, zwłaszcza w tych porach, gdzie jest najgoręcej. Jeżeli musimy z tym psem gdzieś przejść dłuższy kawałek po chodniku, warto sobie sprawdzić, nawet ręką dotknąć, czy on nie jest gorący. Dotyczy zarówno chodników takich z kostką, jak i asfaltu. No to weźmy tego psiaka albo na ręce, przenieśmy go, a jeżeli to jest jakiś duży psiak, no to tutaj właśnie wspomnę o tych butach, dlatego że są też bardzo fajne, takie przewiewne, znowu, tak jak dla dzieci, sandałki, no tutaj co prawda to nie są sandałki, ale bardzo właśnie takie fajne, przewiewne buciki dla psiaków. I też warto, jeżeli widzimy, że nasz pies, że te opuszki wysychają bardzo, że na przykład pękają, że zmienia się ich struktura, to warto pomyśleć o tym, żeby w takie buty się zaopatrzyć. Tylko ja tutaj bardziej znowu ze swojej strony behawioralnej powiem o tym, że pamiętajmy, że to nie jest coś naturalnego dla psa. No one w butach nigdy nie chodziły, więc tutaj warto już wcześniej, czyli tu myślę, że w to lato będzie za późno już na przyzwyczajenie psa do butów, no bo właśnie trzeba poświęcić na to troszeczkę czasu, poświęcić trochę treningu i przyzwyczaić psa do noszenia tych butów. Czyli to nie jest tak, że zakładamy psu buty i wychodzimy, bo będzie on się trochę poruszał jak taki konik i będzie próbował prawdopodobnie te buty zdjąć. Być może nawet nie będzie chciał się poruszać tych butach, więc stopniowo zakładamy psu w domu jednego buta, pokazujemy mu, nagradzamy go za to smakołykami, żeby zbudować mu pozytywne skojarzenia. Może pies pochodzić trochę w jednym bucie w domu, później przy jakimś innym ćwiczeniu dokładamy mu kolejny but, bardzo, bardzo stopniowo. No tutaj warto też, jeżeli nie wiemy jak, jeżeli nam coś nie wychodzi, jeżeli pies cały czas zdejmuje tego buta, współpracować właśnie z jakimś trenerem czy behawiorystą, który nam pokaże, jak psa do tych butów przyzwyczaić, jeżeli faktycznie mamy takiego psiaka wrażliwego. Jeżeli chodzi o jakieś środki do pielęgnacji łapek, to ja tutaj też odeślę bardziej do weterynarza, bo są takie środki, które mogą czasem tą termoregulację nawet zahamować, więc ja tutaj nie czuję się specjalistką w tym temacie, więc jeżeli chodzi o pielęgnację, to właśnie odsyłam do lekarza weterynarii. No ale myślę, że tutaj jeżeli chodzi o te chodniki, te łapki, to najważniejsze kwestie właśnie to, które powiedziałam. Jest jeszcze jeden temat do poruszenia, mianowicie różne gadżety, zabawki i inne wymysły człowieka, by pomóc psu. Więc w tej części też porozmawiajmy trochę o tym, no właśnie, jak pomóc zwierzakowi, bo wiemy, że już chłodzi się przez zianie, chłodzi się też przez nawodnienie, ale są też pewne pomocniki. No tutaj rynek już oferuje bardzo dużo takich gadżetów, między innymi maty chłodzące, kamizelki chłodzące i różne takie zabawki, które możemy też schłodzić, żeby pies sobie je na przykład gryzł. Tutaj jeżeli chodzi o maty chłodzące, też nie każdy psiak będzie chciał z nich korzystać. Zawsze jest takie ryzyko, że taką matę kupimy, a pies, tak jak moje na przykład, będzie kłać się 5 cm koło niej. Ale warto spróbować, dlatego że faktycznie te maty są takie, które jak pies się na nich położy, to się aktywują i zaczynają psa fajnie chłodzić. Kolejna rzecz to te kamizelki chłodzące, które też są super sprawą. Polega to na tym, że kamizelkę, oczywiście odpowiednią, zakupioną dla psa, która się nazywa kamizelka chłodząca dla psa, kładamy sobie do chłodnej wody, wyciskamy ją, zakładamy na psa i tutaj znowu, jakby z mojej perspektywy jako behawiorystki, bardzo ważne jest przyzwyczajenie psa do tej kamizelki, bo znowu, jak psu coś założymy na niego, to nie jest dla niego naturalne, prawdopodobnie albo gdzieś się nam zamrozi, nie będzie chciał iść, albo będzie to dla niego bardzo niekomfortowe, więc pokażmy psu wcześniej tą kamizelkę, nagródźmy go za to, że się nią interesuje w ogóle czasami na początku, potem załóżmy psu na przykład na chwilę suchą kamizelkę, potem dopiero ją zmoczmy i załóżmy psu mokrą kamizelkę, niech trochę pochodzi w domu, a dopiero później wybierzmy się z psem w tej kamizelce na spacer. Tutaj jeszcze chciałam wspomnieć o matach chłodzących, bo pamiętajmy, że jeżeli mamy psa, który ma tendencję do na przykład niszczenia czegoś, to te maty mają w sobie jakieś takie granulki, które mogą być bardzo szkodliwe, trujące dla psa, więc tutaj też warto pod nadzorem, przede wszystkim na początku, jak zobaczymy, że pies się tym nie interesuje, to ewentualnie zostawiać mu tą matę, jak nas nie ma w domu. I tutaj też są takie prostsze sposoby, jak na przykład mokry ręcznik, jeżeli ręczniki każdy ma w domu, maty chłodzące,
chłodzącej kamizelki niekoniecznie, ale można zamiast tego właśnie zmoczyć ręcznik chłodną wodą. Znowu pamiętajmy, żeby to nie była woda lodowata, żeby nie dopuścić do szoku termicznego, ale chłodna woda i na przykład na parę minut położyć ręcznik na psa, jeżeli to jest dla niego komfortowe, bo jeżeli pies nam wstanie, odsunie się, odejdzie, to oznacza, że no nie, to mu nie pasuje ten sposób, ale spróbujmy na parę minut, żeby ta temperatura ciała